Kolejny typ kąt, o których Wam wspominałam, to konta wynikowe. To są te konta, które pozwalają na kalkulację wyniku finansowego czyli odzwierciedlają przychody oraz poniesione koszty czyli w uproszczeniu mówiąc wydatki, które ponieśliśmy na prowadzenie tej działalności i muszą w jakimś stopniu odzwierciedlać się również w rachunku zysków i strat. Natomiast sam wynik finansowy, tak jak wspomniałam, prezentowany jest w bilansie. Główne zasady tutaj próbowałam podsumować, żebyśmy wiedzieli e, jaka jest różnica pomiędzy kontami wynikowymi, a kontami, kontami bilansowymi. Konta wynikowe, czyli konta przychodów i kosztów są wynikiem podziału pionowego konta wynik finansowy, czyli wydzieleniem operacji osobno dotyczących przychodów, Osobno dotyczących kosztu. I co ważne, te konta wynikowe, w przeciwieństwie do kont bilansowych, nie posiadają ani salda początkowego, ani salda końcowego. A takie konto otwiera się poprzez dokonanie zapisu pierwszej operacji w danym okresie sprawozdawczym. Czyli księgujemy coś, co powinno zostać ujęte na koncie wynikowym, na przykład koncie przychodów, i tym samym otwieramy to konto, jeżeli wcześniej nie było innych operacji. Jeżeli księgujemy koszty, to koszty zawsze księgowane są po stronie debetowej, natomiast przychody zawsze po stronie kredytowej. Z reguły te konta wynikowe prowadzone są przez cały rok obrotowy, a obroty tych kont, czyli koszty i przychody, przenoszone są na wynik finansowy na koniec roku obrotowego. I dopiero salto do konta wynik finansowy, który jest kontem bilansowym, przenoszony jest do bilansu. Być może brzmi to troszkę skomplikowanie, więc pokażmy to sobie na takim schemacie. Mamy konta kosztów i konta przychodów. Te konta, jak powiedzieliśmy, są wynikiem pionowego podziału konta wynik finansowy. O tych podziałach konta powiem za chwilkę jeszcze. W ramach dzielenia kont. Poziomo i pionowo. Natomiast na ten moment zapamiętajcie sobie, że te konta pochodzą z konta wynik finansowy, czyli pozwalają osobno na ewidencję przychodów, a osobno na ewidencję kosztów. I tak jak wspomniałam wcześniej, koszty księgowane są po stronie debetowej, a przychody po stronie kredytowej. I te konta są otwierane w momencie, kiedy dokonujemy pierwszej operacji, która dotyczy danego konta, czy to przychodów, czy to kosztów. Natomiast te konta prowadzone są oczywiście przez cały rok obrotowy, i na koniec roku obrotowego kalkuluje się wynik finansowy, przenosząc obroty tych kont, czyli koszty z konta kosztów, a przychody z konta przychodów na wynik finansowy. Czyli widzicie, nie mamy tutaj salda początkowego, obrotów i salda końcowego, tylko mamy same obroty, które przenosimy na wynik finansowy. Oczywiście przenosząc koszty czy przenosząc przychody, Suma strony debetowej i kredytowej musi się równać dla każdego z tych kont, a na koncie wynik finansowy pojawiają się przychody i koszty. I różnica między nimi stanowi zysk bądź stratę w zależności od tego, czy przeważają przychody, czy przeważają koszty. No to zobaczmy sobie ewidencję na tych kontach wynikowych na przykładzie. Ja przygotowałam taki przykład. W którym mamy cztery operacje. Ja, może, tą pierwszą operację pokażę, tak żebyście mogli zrozumieć, o co tutaj chodzi. Znów podkreślę na początku, że ta ewidencja, którą tu pokazuję, dotyczy tylko kont wynikowych, czyli nie pokazuje jakby drugiej strony transakcji. Znów podkreślam, że ten zapis jest niepełny i o zapisie operacji gospodarczym, tym pełnym, powiemy już za chwilkę. Na ten moment chcemy zrozumieć zasadę działania konta wynikowego. Pierwsza operacja, którą tutaj mamy, to jest sprzedaż towarów. Cena 30 tysięcy złotych z odroczonym terminem płatności, a wartość tych sprzedanych towarów to 20 tysięcy złotych. Czyli z jednej strony mamy przychód o wartości 30 tysięcy złotych, a z drugiej strony wiemy, że koszt, jaki ponieśliśmy na zakup tych towarów, to 20 tysięcy złotych. I to możemy sobie odzwierciedlić yy, na odpowiednich kontach wynikowych. Czyli z jednej strony będziemy mieli konto przychodowe, które możecie nazwać na ten moment sprzedaż produktów i przychód wiemy jest 30 tysięcy złotych. Ale z drugiej strony ponieśliśmy koszt, żeby te towary najpierw zakupić zanim je sprzedaliśmy i wartość tych sprzedanych towarów na ten moment w uproszczeniu zaewidencjonujemy jako 20 tysięcy złotych po stronie debetowej. Czyli widzicie przychód był po stronie kredytowej, koszt po stronie debetowej. Bazując na Takiej ewidencji spróbujcie teraz dokonać ujęcia tych pozostałych trzech operacji na odpowiednich kontach wynikowych. To, co tutaj y, chciałabym, żebyście zrozumieli, to to, że nie musicie dokładnie znać nazewnictwa tych kont wynikowych na ten moment, tylko spróbujcie zaksięgować te poszczególne koszty, bo to są tak naprawdę y, te trzy operacje dotyczą. Kosztów. A za chwilkę oczywiście pokażę Wam, jak to powinno poprawnie wyglądać. Mając, dodam tylko jeszcze, zaksięgowane te koszty, które tutaj widzicie na odpowiednich kontach kosztowych i tylko kosztowych na razie, bo ta ewidencja nas tutaj interesuje, spróbujcie wykalkulować wynik finansowy, czyli przenieść obroty z poszczególnych kont i ustalić wynik finansowy, zakładając oczywiście, że to były jedyne operacje, które miały miejsce w tej jednostce w tym danym okresie sprawozdawczym.